Proszę, abyście teraz podnieśli, jeżeli macie przy sobie krzyż w prawej dłoni. Czy to będzie ten, który jest na różańcu, czy może ktoś ma właśnie medalik na łańcuszku, na szyi, czy jeszcze może jakiś inny, większy krzyż. A lewa dłoń będzie na sercu. I proszę, abyście powtarzali wpierw, wyrzekając się wszelkiego zła, grzechu, a potem oddając się całkowicie Panu. Właśnie to oddanie, to poświęcenie uczynili świadomie, dobrowolnie, sercem. I potem jeszcze będzie modlitwa kapłanów o uwolnienie was, waszych rodzin, żeby właśnie zło nie miało żadnej władzy nad wami, żeby nie miało dostępu do was w niczym. Boże miłosierdzia, Królu miłosierdzia, Jezu Chryste, Odkupicielu, Ty odkupiłeś nas, przebaczyłeś nam wszystko i chcesz nas nieustannie uwalniać, abyśmy byli wolni ku chwale Boga Ojca. Dlatego świadomie i dobrowolnie wyrzekam się szatana i demonów, wszelkiego zła i grzechu, a szczególnie, i teraz wymień to zło, czy ten grzech, czy nałóg, który pragniesz się całkowicie wyrzec. I oddaję się całkowicie Tobie, Panie Jezu Chryste. Wszystko, co mam, do Ciebie należy. Moje serce, moje życie, moja wola, wszystko. Uwielbiam Ciebie. Błogosławię Ciebie. Wierzę Tobie i ufam Tobie. Chcę być świętym Twojego serca. Chcę iść za Tobą, jak święty Szarbel. Miłować Ciebie w Eucharystii. Adorować Ciebie. I mówić innym o Tobie. Jesteś moim Panem. Na wieki wieków. Amen. Teraz ucałujmy krzyż. Teraz poproszę kapłanów, żebyśmy wspólnie modlili się za was, właśnie jak powiedziałem, o waszych bliskich, za waszych bliskich. Więc teraz trwajcie w ciszy, nie odmawiając żadnych modlitw, tylko po prostu trwając, przyjmując to, co Bóg poprzez tę modlitwę uwolnienia chce i pragnie wam udzielić, czyli pełnej wolności w Duchu Świętym. Bo każdy z nas jest atakowany, dręczony, kuszony. Między innymi w modlitwie Ojcze Nasz każdego dnia mówimy: wybaw nas od złego, uwolnij, abyśmy nie ulegli pokusie. Więc ta modlitwa o uwolnienie to jest modlitwa, która nawiązuje do tych wezwań w modlitwie Ojcze Nasz. Jest bardziej rozbudowana, ale właśnie jest związana z tą modlitwą do Ojca Niebieskiego. Że proszę kapłanów, żeby podnieśli swoje dłonie nad wami, a wy nie. I proszę, żeby kapłani też modlili się głośno, tak jak ich natnie Duch Święty, jak was natnie Duch Święty, modląc się właśnie o uwolnienie. Wiadomo, że to nie są egzorcyzmy, ale modlitwa uwolnienia, czyli prośba do Pana, zawsze z namiastem Maryi Świętych, świętego Szarbela. Panie, wspólnie, jako wspólnota kapłańska, prosimy Ciebie, Boże Ojcze, przez Twojego umiłowanego Syna Jezusa, w Duchu Świętym, przez rany Twojego Syna, przez Jego krew, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, przez wzgląd na Jego miłość i miłosierdzie, przez również wzgląd na wielkie cierpienia Maryi, jej boleści, jej 7 boleści, przez wzgląd na świętych, którzy szczególnie umiłowali mękę Jezusa, szczególnie świętego Franciszka, świętego Ojca Pio, także świętego Szarbela, świętą Faustynę,
Proszę, Panie, abyś nas uwalniał. Uwalniaj nas, Jezu Chryste. Jesteś naszym Panem. Prosimy pokornie i też tak cierpliwie i z wiarą, żeby wszelkie złe duchy odeszły, żeby szatan nie miał władzy nad nami, bo my oddaliśmy władzę, Jezu Chryste, Tobie całkowicie, nad nami. Więc oddal od nas wszelkie duchy, które nas dręczą, atakują, kuszą, złe duchy, duchy śmierci, duchy samobójstwa, różnych nałogów, odpowiedzialne za szczególnie też alkoholizm, wszystkie złe duchy związane z nieczystością, z narkomanią, innymi różnymi nałogami, ciężkimi grzechami, aby te złe duchy odeszły, aby nie wróciły do nas więcej. Złe duchy związane też z magią, czarami, okultyzmem, z nienawiścią, z gniewem, ze złorzeczeniem, abyśmy od tego całego zła byli w pełni wolni. Jezu Chryste, wylewaj swoją krew teraz na nas. Obmywaj nas w wodzie z Twojego boku. Daj nam pełną wolność Duchu Świętym. Kiedy czynimy znak krzyża, kiedy ja czynię znak krzyża, możecie teraz żegnać się, bo to błogosławieństwo i znak krzyża też przyczyni się do naszego uwolnienia. Panie Jezu Chryste, proszę, abyś uwalniał tych, którzy są zniewoleni przez złe duchy, aby złe duchy teraz od nich odeszły. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu uwolnienia, Duchu miłości i miłosierdzia i zerwij wszystkie więzy zła nad nami. Bo chcemy być zjednoczeni z Tobą, Panie Jezu Chryste. Bo chcemy być wolni w Tobie, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do wszystkich nas, szczególnie tych, którzy najbardziej są udręczeni, najbardziej są kuszeni, którzy najbardziej są panowani przez zło. Ari, 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 maria, szale, mechalaj, labiria, selej, alalalaj, wchasza, meria, dolej, firia, seria, machadio. Maria, 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 szeriol, firia, selivet, chona, mechatole. Aria Maria Serei Alhamala Aria Merei Aria Mana. Pan teraz Cię uwalnia w tym momencie. Teraz. Przychodzi do Ciebie Duch Święty. Wilhatija Shalametil Firia Sikeria Mashteria Viteria Sikeria. Przyjdź, Duch Święty. Kirio sala masteri. Kirio sala Maria, Kirio sala Maria. Sirio al Kirio sala Maria. Sharia Maria, 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 Maria. Sirio rio 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 re sol maravello. Aravella Kirio shele. Aria le ale to. Niektóre osoby są teraz bardzo silnie uwalniane, więc nie bójmy się tego, jak kiedy wcześniej o tym wspomniałem. Pan przychodzi do tych osób i uwalnia. Przychodzą razem z Panem Jezusem aniołowie i archaniołowie, a złe duchy odchodzą z piskiem, z wrzaskiem, jako pokonani, bo Jezus jest Panem. Szychat bichatias, szachabat harias, ile maszteri. Ari, 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 machaszal, machediro, Santa Maria, veria sene. Adna al khalale khalle al khalale la ima mariazne ari 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 amen khani khala meshoy Adna ay maria ber Adna ay maria sen khala khanna la. Teraz niektóre osoby mają spoczynek uwalniający, bo Pan przez spoczynek uwalnia te osoby. Shihadira meshte kirias Adonai Maria. Jezus jest Panem. Pan i Maria. Jezus jest Panem. Maria działa. Maria jest Królową. Maria też ze swoim Synem podchodzą teraz do osób zniewolonych i tych, które będą oglądały, słuchały tej modlitwy, będą czuli obecność Jezusa i Maryi i będą uwalniani. Niektórych uwolnienie będzie bolesne na początku, ale potem będzie bardzo radosne, bo przyjdzie Duch Święty, bo poczują, że naprawdę są wolni, ale będzie walka też. Niektórzy będą walczyć krótko, niektórzy dłużej będą walczyć, ale Pan Jezus i Maria będą ich wspierać. Kishteria, Sichadijas, Marias. Pan Jezus, kiedy przyszedł do apostołów po zmartwychwstaniu, co jest napisane? Tchnął na nich i przyszedł Duch Święty.
Jest to gest Chrystusa Zmartwychwstałego, który ja w imię Chrystusa Zmartwychwstałego uczynię. Więc to nie jest gest jakiś magiczny, albo to nie jest to, że ja teraz sobie ziewam, albo nie mam co robić innego, tylko się nudzę. Nie, to jest gest, kiedy Chrystus przez ten gest działa, posyła Ducha Świętego. Więc teraz ten właśnie gest uczynię w imię Pana. Przyjdź Duchu Święty przez ten gest, przez to tchnienie. Przyjdź Duchu Święty i napełnij nas Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Kyrios alamesta kyrios. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus jest. Kto jest naszym Panem? Kto jest naszym Bogiem i Zbawicielem? Na wieki wieków Jezus jest Panem. Zaśpiewajmy teraz pieśń, w której Chrystus jako Pan będzie uwielbiony, wywyższony, bo ta modlitwa o uwolnienie przyniosła wiele dobra każdemu z nas. Niektórzy są wezwani do walki duchowej, niektórzy już czują, że zostali właśnie uwolnieni. I wiele serc, wiele ciał Pan, wiele dusz Pan uwolnił. Także radujmy się tym. Radujmy się, wychwalajmy Pana. Także nasze rodziny, wielu bliskich w tej modlitwie zostało uwolnionych. Nasze domy. Kiedy więc przyjdziesz do domu, poczujesz, że Twój dom jest wolny. Bo Jezus jest Panem. Pieśń numer 25 z kartki ze śpiewnika numer 56. Czy macie transparenty. Jezus jest Panem. Ty jesteś naszym Panem umiłowanym. Jezu Chryste. Ty pokazujesz swoją władzę i moc. Mario, Ty miażdżysz głowę węża. Chwała Jezusowi. Chwała Tobie, Mario. Niektórzy, którzy wyjdą z tego miejsca, z hali, będą mieli piękne twarze. Będą mieli twarze, które będą znaczyły, że jesteś wolny, że jesteś wolna, bo piękno Twojej twarzy będzie takie. Jako znak też, że Pan Cię uwolni. Poczujesz to i inni to zobaczą. Pan uwolnił Twoje serce. Wielbij Pana. Pan uwolni Twój umysł, Twoją pamięć. Pan uwolni Twoje małżeństwo. Aniu Piotrze, Pan uwolni Twoje wasze małżeństwo. Jezus Chrystus, moim Panem jest. Panie, błogosław kapłanów i siostrom zakonnych. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Pan uwolnił Ciebie od alkoholizmu. Pan uwolnił Ciebie od narkomanii. Pan uwolnił Ciebie od zepsutej nieczystości. Szariamy, szambareno. Kocha Cię. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Marane. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie. On kocha mnie. Alleluja. Alleluja.
Chrystus moim Panem jest. Ale mene, ale szary menio, Santa Maria, ale szarane. Jezus Chrystus moim Panem jest. Jezus jest naszym Panem. Jesteś naszym Panem. On kocha mnie. Tej modlitwy wytrwajmy do końca. Mimo zdęczenia, trudu, znużenia, nie żałuj tego, tych sił, tej modlitwy do końca. Jezus Chrystus moim Panem jest. Maria Mare, Maria Mare, Shala Shari Ale, Shala Merio, Shere Yan Mare, Shale Shale Yeh, Alleluja. On kocha nas, on kocha nas. Panie, w swoim duchu. Przyjdź. Szala Maria, Maria, Maria. Pan mówi, przyjdę do was w swoim duchu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Królu. Chwała, umiłowany Boże nasz. Mesjaszu, Synu Boży.